Zuzia, kogo chcesz zaprosić na urodziny? Na pewno zaproszę moją najlepszą koleżankę Lenkę. Klarę też zaproszę. Właśnie z grupy pszczółek to moje dwie najlepsze koleżanki. A z grupy myszek chcę zaprosić Amelię i Julię. Okej, pasuje. To zaczynamy od Leny. Dobrze, zaproszenie dla Lenki jest gotowe. Teraz dla Klary. Tu proszę, od Klary. Teraz jeszcze Amelka. I ostatnie dla Julii. Zaproszenia są gotowe. Jutro możesz je zabrać do przedszkola i porozdawać dzieciom. Hurra! Mam jeszcze małe pytanie. Mam zrobić na urodziny ciasto, czy muffinki sobie życzysz? Miałabym bardziej ochotę na ciasto czekoladowe. Ty wiesz, że uwielbiam ciasto czekoladowe. Tak, wiem doskonale. O, cześć, Lena. Cześć. Lena, Klara, wiecie co, mam dla was niespodziankę. Ale co? Zapraszam was na moje urodziny. Jej, hurra! Patrzcie, w plecaku mam dla was zaproszenia. Klara, to dla ciebie, proszę. A te jest dla ciebie, Lena. O, na moim jest fajna naklejka z rybką. A na moim taki fajny uśmieszek. O, szkoda, że nie umiem czytać. Mamusia mi na pewno w domu przeczyta. Tak, mi też. Zuzia, a te dwa zaproszenia, które tam jeszcze masz, to dla kogo one są? Te są dla Amelki i Julki z myszek, z nimi też się przyjaźnię. O, fajnie, cieszę się, to je lepiej poznam. Tak, one są miłe. Mamo, możemy już śpiewać. Tak delikatnie ją obudzimy i jak otworzy oczy, to zaczynamy śpiewać. Okej. Dzień dobry, Zuzia, wstawaj. Sto lat, niech żyje nam. Sto lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. A kto Zuzia? Wszystkiego najlepszego, Zuzia. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego, kochanie. O, tato, dziękuję. Zuzia, nasza duża dziewczynka. Tak, mamusiu. Chcesz rozpakować twoje prezenty? Ehe, i to jak? Mamo, najpierw twój chcę rozpakować. Proszę bardzo. Taka ciekawa jestem. O, jaki słodziutki. Dziękuję, mamo. Proszę, Zuzia. Znowu jestem ciekawa. O, sportowy sweterek i spodenki. Dziękuję, tatusiu. I co, fajnie wyglądam? Tak, pewnie. Zuzia, chcesz teraz mój prezent? Tak. Proszę. O, jaka piękna kartka. Dziękuję. Jesteś najlepszą siostrą na świecie. A tu jeszcze jeden prezent od nas wszystkich. O. O, jaki fajny. Już go kocham. Tak, jest bardzo fajny, mi się też podoba. Dziękuję za wszystkie prezenty. Proszę, dzisiaj są twoje urodziny. A teraz zapraszam na śniadanie urodzinowe. O, jak fajnie.
O, wow, jak fajnie udekorowaliście! Super! Wy nawet nie wiecie, jak ja się cieszę! Zuzia, po południu przyjdą twoje koleżanki. Przygotowałam bardzo dużo niespodzianek. O, już się nie mogę doczekać! Zrobię ci na dzisiaj dwa warkoczyki, dobrze? Okej, zaplecione już są. A może byś chciała jeszcze jakąś wstążkę albo opaskę? O, tak! Dobrze. Jestem gotowa. I co, podoba ci się twoja fryzura? Chcę się w lustrze zobaczyć. Podoba mi się nawet bardzo. I ta kokardka jest prześliczna. Niedługo będą twoi goście. Musisz się jeszcze przebrać. Ty jesteś w piżamce. O, tak, ale by był wstyd. Super, fajnie. A ja idę ciasto przygotować. Tak. To ubranie może być. Jeszcze posprzątam mój pokoik szybko. Okej, jestem gotowa na moje urodziny. Stół udekorowany, wszystko gotowe. Goście mogą przyjść. Zuzia, to chyba twoje koleżanki. Cześć, chodźcie do środka. Wszystkiego najlepszego, Zuzia. Wszystkiego najlepszego. A o której mamy dzieci odebrać? O 6, ale wam jeszcze napiszę. Dobrze, udanej zabawy. Zapraszam wszystkich na ciasto. Ale ładnie wszystko wygląda, super. Tak, ciasto też chyba pyszne będzie. Ja uwielbiam ciasto czekoladowe. 100 lat, 100 lat. Zuzia. Musisz świeczki zdmuchnąć. A teraz zapalimy zimne ognie. O, lubię zimne ognie. Wow. O, jak fajnie. Zuzia, a życzyłaś sobie czegoś? Tak, oczywiście. I koniec. Zuzia, ja będę z wami przy rozpakowywaniu prezentów. Proponuję, że każda koleżanka schowa prezent, a ty będziesz szukać. A, fajnie. Okej, macie 5 minut na schowanie prezentów. I spotykamy się znowu tutaj, a ty, Zuzia, nie podglądaj. Ja schowam mój prezent w prysznicu. Mam nadzieję, że nie zrobi się mokry. Mój prezent schowam w lodówce. Oj, tutaj chyba go nie znajdzie. Ja schowam mój prezent w zmywarce. Psst, pomysł super. A ja schowam mój prezent tutaj za łóżkiem. Tutaj Zuzia go na pewno nie znajdzie. Okej, prezenty schowane. Zuzia, możesz zaczynać poszukiwania. No to zobaczę w windzie. Winda pusta. O, tak, chyba już wiem gdzie. W szafie. Tu nie. Mam, znalazłam. Jakie fajne opakowanie. To ode mnie. Ciekawe, co tam jest. Wow. O, ta piłeczka z brokatem jest naprawdę super świetna. Zawsze taką chciałam. Tu, na tym fotelu, odłożę wszystkie moje prezenty. A teraz dalej.
ciekawa jestem, który teraz znajdzie. Ja też. Mama, tata, ja szukam moich prezentów. Mam nadzieję, że wszystkie znajdziesz. A, mam, znalazłam znowu. A, mamo, ten prezent jest trochę mokry. Pokaż. Ach, nie ma się czemu dziwić. On był w zmywarce. Ojejku, żeby ta rzecz nie zrobiła się mokra. Mam nadzieję, że tam książki nie ma w środku. Mamo, ja idę do nich. Dobrze. Od kogo jest ten prezent? Ode mnie, Zuzia. Wiesz co, miałaś z tą zmywarką świetny pomysł. Tylko, że prezent jest teraz troszeczkę mokry. Naprawdę? Lenka, to jest kukiełka. Jaka fajna na dodatek. Skąd wiedziałaś, że ja się lubię w teatr bawić? No przecież jesteś moją przyjaciółką, znam cię. I nawet nie jest mokra. Na szczęście. Jeszcze jeden prezent, Zuzia. Aha. To już szukałam wszędzie. Mam, znalazłam. Znalazłam go za łóżkiem. To ode mnie. Dziękuję. O, jaka fajna kula ziemska. Super. O, złapałam. Bardzo ci dziękuję. Proszę. A teraz ostatni prezent. O, jakoś nic nie mogę znaleźć. A może w łazience poszukam? W wannie? Nie. A może w kibelku? Też nie. A może w umywalce? Zobaczę. Nie. O, jest, w prysznicu. Mam już mój ostatni prezent. To jest ode mnie. Wow, błyszczący lakier do paznokci. Dziękuję. Na pewno mi się przyda. To dobrze. Dziękuję wam bardzo za te wszystkie prezenciki. I wszystkie mi się bardzo podobają. A teraz zabawmy się w muzyczny stop. Ura! Tak, super! Tak. Potrzebujemy jeszcze radio. Marysia zaraz przyniesie i możemy zaczynać. Mamo, muzykę już przygotowałam. Dobrze, to ustawcie się. No to ja się zaopiekuję muzyką. Doskonale. I zaczynamy! Lenka, poruszyłaś się. O, szkoda. No to dalej. Amelia, niestety. O nie. I dalej. Nikt się nie ruszył. Zuzia, ty wychodzisz. I dalej. Klara, bardzo mi przykro. O, jaka szkoda. I mamy zwycięzcę. Julka, gratulacje. Brawo, brawo. Super, Julia. Umiesz naprawdę super tańczyć. No właśnie, tak. A teraz zabawmy się w garnek i łopatkę. A że Zuzia jest dzisiaj solnizantką, może zaczynać. Hurra! A tutaj jest drewniana łyżka do bicia w garnek. A żebyś nic nie widziała, zawiążę ci szalik na oczy.
O, mamo, ja nie chcę szalika. On mnie zawsze tak drapie jakoś. Wiesz co, ja zamknę oczy, nie będę podglądać. Oj, no dobrze, żeby było sprawiedliwie, nikt nie będzie miał szalika. Rozkręćcie trochę, Zuzie, a ja schowam garnek w tym czasie. Garnek jest schowany. Możesz zaczynać szukać. Zimno, zimno. Cieplej, cieplej. Cieplej, gorąco, gorąco. Teraz bardzo gorąco, gorąco. O, cukierek był schowany. Pycha. Jak się nic nie widzi, to ciężko coś znaleźć. A teraz czeka na was jeszcze jedna niespodzianka. Tak! Hurra! Chodźcie za mną. Wiecie co? Zanim niespodzianka będzie, możecie sobie zrobić własne czapeczki urodzinowe. Co wy na to? Czapeczki urodzinowe super! Świetnie! Ja wam chętnie pomogę. Chodźcie do pokoju Zuzi. Jak fajnie pokolorowałyście. A teraz pomogę wam uformować czapeczkę. O, te czapeczki tak fajnie wyglądają. Tak, super. To ubierzcie je. Wyglądacie przesłodko. Jesteście gotowe na niespodziankę? To będzie bardzo wystrzałowa niespodzianka. Nie mogę się doczekać. Ciekawa jestem. No, ja też się nie mogę doczekać. O, nie mogę uwierzyć. Będą fajerwerki. O, jaka super niespodzianka. Usiądźcie proszę na ławeczce. Jesteście gotowe? Tak. Raz, dwa, trzy, zaczynamy. O, to mi się tak podoba. Przepięknie, ja kocham fajerwerki. A mi się ten dzień z wami podobał. To były moje najfajniejsze urodzinki.